The Best Polish Illustrators. Concept Art. Czym jest Concept Art? Koncept artysta to jest taki człowiek, który rozwiązuje problemy, wizualne problemy. Czyli projektuje coś od przedmiotów po całe lokacje, postacie, cokolwiek jest potrzebne do zaprojektowania. To jest taki po prostu projektant. Każdy sobie nazywa troszeczkę wedle siebie, czym jest koncept art. Dużo rzeczy konceptowych, które są ogólnie nazywane koncept artem, są ładnymi obrazkami, gdzie jest jakiś element projektowy oczywiście, ale nie ma go aż tak dużo. Koncept art moim zdaniem nie musi opowiadać historii, bo koncept art jest tylko małym trybikiem wielkiej maszyny, no bo przecież robi ktoś koncept do gry jednej postaci i ta postać nie opowiada całej historii swoim wyglądem i swoim projektem. Artysta tworzący ilustrację koncepcyjną tworzy obrazek, którego potem nikt nie ogląda. Poza ludźmi, którzy go przetwarzają i tworzą z niego jakiś finalny produkt. Każdy mniej więcej kojarzy, co to jest ilustracja i co to jest ilustracja prasowa. Ale jakby zapytać osoby na ulicy, czym jest grafika koncepcyjna, to podejrzewam, że raczej większość osób by nie wiedziała. Wszystko, co dotyczy koncepcji jako takiej, czyli pomysłu, może mieć różne formy. Jakakolwiek będzie technika, czy to będzie rzeźbienie w 3D, czy to będzie rzeźbienie w prawdziwej glince, czy to będzie rysunek. Grunt, żeby to było projektowanie, to jest rozwiązywanie problemów, tak najprościej mówiąc. Koncept art to nie jest tylko ładny obrazek. To jest raczej wizualizacja pomysłu, a nie pokaz skilla danej osoby. The Best Polish Illustrators. Concept Art. Więcej informacji na www.tbpi.pl. Thank you.